Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu motoryzacyjnego Zza Kółka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o układzie w samochodzie chyba najważniejszym, który jest, to jest układ hamulcowy. Jak o niego zadbać, na co zwracać uwagę, jakie sygnały nam wysyła taki układ. O tym porozmawiam w zaprzyjaźnionym warsztacie motoryzacyjnym. Dzień dobry Panie Robercie. Witam serdecznie Państwa. Panie Robercie, tak jak Państwu już mówiłem, układ hamulcowy, najistotniejszy, najważniejszy chyba układ w samochodzie. Jak zadbać o niego? Czy należy dbać w ogóle o niego? Jak możemy sprawdzić samemu, jakie sygnały nam, sygnał może samochód wysyła dla nas? No w tej, jeśli chodzi o układ hamulcowy, to tutaj najwięcej do zaobserwowania i do powiedzenia ma właściciel pojazdu, czyli osoba, która porusza się nim na co dzień. Wtedy obserwuje, tak, jakiekolwiek drgania w kierownicy w momencie dohamowywania, hamowania, odgłosy podczas hamowania, odgłosy podczas toczenia się pojazdu. Szczególnie słychać przy odkręconej szybie i kiedy przyjeżdża się wzdłuż barierek rozdzielających na drodze. On wtedy kumuluje drganie, odbija tych barierek i wtedy to słychać bardzo, bardzo dobrze, tak? Czyli taka rzecz, przy zmianie kół zimowych na letnie i odwrotnie, tak, można sobie się zaciekawić i zaobserwować, co się dzieje tak na tym tarczy kołach, na tarczy hamulcowej i jakby jakość tych klocków, grubość klocków przede wszystkim, tak, i zanieczyszczenie tych całych zacisków hamulcowych, bloków i ewentualnie jakichś takich rantów. To takie wizualnie. Samochody wyposażone są w różne systemy, które nas informują oczywiście o zużyciu najczęściej okładzin hamulcowych przednich. Są to systemy mechaniczne, czyli takie blaszki przy klockach, prawda, które w sposób akustyczny po prostu nas o tym informują, ale są też systemy elektroniczne. Tak, ten, o którym Pan wspomniał przed chwilą, to typowo dźwiękowy i to nieprzyjemny pisk wydaje, bo blaszka zaczyna ocierać o tarczę hamulcową i to jest bardzo, bardzo specyficzny. Drugi wariant to jest wariant właśnie, który monitoruje na desce pojazdu. Mamy potem jeszcze trzeci wariant, taki to już może bardziej zaawansowanych. Widać po zużyciu, raczej inaczej, po ubytku płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego. On zaczyna nam upadać, tak? I też tego nie można mylić z tym, że mamy wyciek jakikolwiek płynu. Tak, tylko jest po prostu, to jest normalna rzecz, w momencie kiedy zdziera się okładzina, tłok wysuwa się dalej, w te miejsce dopływa płyn, tak, i obniża się poziom. I należy jakby w sensie nie przesadzać z uzupełnianiem, czyli cały czas pod korek i na maksymalnym poziomie, bo w momencie kiedy wymienimy potem okładziny, tak, cierne, tłoki zostaną wciśnięte, ten płyn wyleje się ze zbiornika, tak, pooblewa na skrzynię biegów najczęściej, jakąś wiązkę, to nie jest płyn przyjazny dla tych wszystkich elektrycznych rzeczy, dla wiązek, dla plastików, w ogóle nie jest przyjazny, także że z tym wolno, tak. A co może, jaki może być skutek właśnie jazdy z niesprawnym układem hamulcowym? Tak, wspominał Pan o drganiach, prawda? Najczęściej przy hamowaniu wyczuwalne drgania na pedale hamulca, ale również na kierownicy.
Tak, to tak jest, można upraszczając to, to specyfiko na przykład przedniego zawieszenia i układu hamulcowego przedniego jest uderzenie w kierownicę podczas hamowania do hamowywania. Najczęściej można to zaobserwować na długich prostych, tam gdzie się rozpędzamy, ponosi nas fantazja i zaczynamy rozgrzewać hamulce i taki, taki jakby element czy moment, kiedy próbujemy dohamować. Nie hamowujemy, tylko sobie dohamowujemy i zwalniamy auto. W tym momencie najbardziej rozgrzewa się te, rozgrzewają się te hamulce i zaczyna wibrować. Na początku to jest delikatnie, czym bardziej gorąco, coraz mocniej, tak? I to już jest taki sygnał, że tam jest coś się dzieje, tak? Już niedobrego. Najczęściej, tak na 80% to przeważnie są już tarcze, tak? Zwichrowane, nie wiem, niektóre modele mają wadę, to może być woda, tak? Która źle jest odprowadzana i bezpośrednio na tarczę spływa. Jakiś zacięty pływak, który spowodował skoszenie tak klocka i w ten sposób jakoś tam wykrzywiło te tarcze. To tak by można powiedzieć o przednich hamulcach, to taki symptom. Tylne natomiast z reguły, tak jak mamy doświadczenie, to można zaobserwować w taki sposób, że podrzuca nam pedał hamulca pod nogą, czyli podrzucanie pedału samego w sobie. W przednich wadach najczęściej to są obicia po kierownicy, a w tylnych, kiedy takie znaczące uszkodzenia, zwichrowania, wtedy podrzuca pedał hamulca. No to tak już takie dla nas sygnały, że gdzie czego szukać, bo nie zawsze wiadomo, że to z przodu, tak, bo różne sytuacje się dzieją. No oczywiście należy też zwrócić uwagę, mając okazję, tak, czy przy tej zmianie opon, czy całych kół, na tę jakość przewodów hamulcowych, tak, czy one nie są spartniałe. Czy gdzieś nie ocierają koło, bo często się zdarza, że gdzieś tam wypad z jakiegoś uchwytu ociera oponę, tam się przeciera, spartniałe są. No jest takich rzeczy dużo, które mogą Państwo sami tak zobaczyć i tu nie trzeba specjalisty wielkiego. Jaki skutek może być jazda dłuższa, jazda z taką sterką właśnie jak bicie, czy zwichrowane tarcze hamulcowe? No, niektórzy potrafią jak rozbić zawieszenie do nieprzytomności, tak można to nazwać. Czyli wszystkie tuleje metalowo-gumowe, siemenbloki, jakieś końcówki, przekładnia kierownicza. Wszystko, co tylko tam się znajduje w tym samochodzie. No, czyli rozumiem, koszty mogą być diametralnie większe, gdy sobie zaniedbamy to. Jakość bezpieczeństwa, hamowania, no bo trzeba by to rozdzielić. Ludzie, którzy jeżdżą dużo w mieście, oni tego nie odczuwają. Im potrzeba zatrzymać się do skrzyżowania i oni tego komfortu i jakości nie widzą. Tak? On się zatrzyma, bo przy prędkości 50-60 auto się zatrzyma, stanie. Ale już w momencie, kiedy wyjeżdżamy na jakąś drogę szybkiego ruchu, czy gdziekolwiek indziej, kiedy już są hamulce zagrzane, trzeba dohamować, wtedy nie ma szans. Kierownicy już nie utrzymają. Mamy, ona się wyrywa nam z rąk, auto nie hamuje, pedał jest twardy i tyle. Nie ma, po prostu nie ma hamulców. Nie ma skuteczności. Nie ma żadnej. Tu widzę, pan przygotował nam eksponaty w zasadzie, ekstremalne zużycie takich elementów. Może pokażmy widzom. No, tu mamy takie jedne z lepszych, bo bywają gorsze, tak? Tu mamy taki klocek, który to auto jeździło. To auto jeździło, nie ma okładziny, trzebla, tak? Taki typowy objaw, czyli po prostu z oszczędności chyba, tak? No bo... No chyba tylko tak można to nazwać. Nie wiem, jak to nazwać, bo ten klocek zniszczył tarczę, tak? To podwójny wydatek. No. Bo tu trzeba pamiętać, że jeżeli na czas nie wymienimy takich okładzin, to oprócz wymiany okładzin dojdzie nam jeszcze wymiana tarczy hamulcowej. Tak, wymiana tarczy hamulcowej. Tu na przykład możemy zaobserwować na tej tarczy, bo to jest typowy wizerunek tarczy pojazdu, który stoi. Więcej stoi niż jeździ. Tak, bo tutaj trzeba widzom powiedzieć, że no, tarcza to jest żywa stal, prawda? Tak, podlega korozji. Materiału stalowego, nie wiem dokładnie z czego to się składa. W każdym razie tak wygląda tarcza po dłuższym postoju pojazdu. Nieużywana, tak można powiedzieć. I praktycznie to już się nadaje, tego się niczym nie wyczyści. Kiedyś starzy mechanicy tam toczyli, coś szlifowali, ale to... Ale to chyba nie zdaje egzaminu, to dawne czasy, pierwszy wiek. Dawne czasy były, kiedy tak. Się toczyło tarczek z oszczędności, z braku tych części na rynku. W tej chwili mamy, jednego powodu. Możemy przebierać wręcz. W tej chwili natomiast to się kwalifikuje do wymiany i do niczego więcej. Tak to by wyglądało. Rozumiem, że ja przynajmniej miałem takie kilkanaście razy wrażenie, że już mam zużyte klocki. Pierwsza jazda po nocnym postoju samochodu i pierwsze hamowanie i szorowanie. Lekkie,
ale już miałem wrażenie, że klocki zużyte. Pojechałem do warsztatu, okazuje się, że wcale nie. Co tego przyczyną mogło być? To jest taki typowy postojowy objaw właśnie początku korozji. Czyli wtedy takie dniowe, dwudniowe, trzydniowe, szczególnie w okresach zimowych, kiedy jest sól, to są takie wtedy naloty rdzawe, które powodują dyskomfort, tak? Przede wszystkim foniczny. No i tam wystarczy parę razy dobrze dohamować, tak? Ona się nam oczyści, zetrze i jest w porządku i to będzie działać. Natomiast gorzej, kiedy dłużej postoi i mamy do czynienia z kierowcą, który przyjeżdża na przykład 100 tysięcy kilometrów i nigdy nie zmienia klocków i jest tego dumny, tak? I wtedy właśnie te tarcze mniej więcej wyglądają jeszcze gorzej. Mam też takie zdjęcia, może tu będzie pan mógł prześlemy pokazać, jak wygląda tarcza właśnie takiego kierowcy. Też często widzimy na badaniach technicznych, jak właśnie wtedy ten kierowca używa hamulca, tak, tego roboczego i wtedy wszystkie przewody pękają, wszystko co możliwe się rozsypuje, tak? Bo nigdy nie miało takiego obciążenia. No, trzeba też się zastanowić, co by było, kiedy na przykład by musiał dohamować awaryjnie do przejścia czy gdzieś, no pewnie by kogoś rozjechał. I mówię, nie mówimy tu o tym dlatego, żeby na przykład tu chodziło nam o zyski jakieś finansowe, że po prostu no to... No tak nie można chyba, nie? No trzeba, co jest hamulec, trzeba użyć hamulca nożnego, jest hamulec ręczny, trzeba go zaciągnąć, nie oszczędzać, bo te pozorne oszczędności, czyli delikatne hamowanie, niezaciąganie linki ręcznego, to powoduje tylko korozję i unieruchomienie tych podzespołów i tak naprawdę potem wymianę i koszty. Czyli w rozsądny sposób używać i tak jak wszystko, no, jest po to, żeby to używać. Tak, widzę, że po prostu stare zdanie, samochód jak stoi, chyba bardziej się po prostu zużywa, tak, niż jeżdżąc. No i szanowni Państwo, no, sami Państwo słyszeli, hamulce używać raz na jakiś czas, jeżeli delikatnie jeździmy, mocniej przyhamować, oczywiście spojrzeć w tylne lusterko, czy nikomu nie zaszkodzimy tym manewrem, aby te elementy wszystkie się oczyściły z nalotów. Przede wszystkim tłoki wysunęły się, zaczęły pracować, bo tu w pojazdach mamy do czynienia z taką sekwencją, jakby zawsze przód pierwszy reaguje, na lżejsze naciśnięcie przód pierwszy. Tył jest jakby takim drugim elementem, który potrzebuje więcej siły nacisku nogi i stopy, tak? Czyli jeśli ktoś bardzo delikatnie hamuje najczęściej, używa tylko tego przodu, tak? I często się zdarza właśnie, że przód po jakimś dłuższym czasie użytkowania przód działa, natomiast tył stoi zapieczony, nie da się tego w ogóle wypchać, tych tłoków, tylko dlatego, że właśnie był delikatnie hamowany. Po prostu trzeba to przycisnąć, żeby te tłoki ruszyły się. One muszą pracować, bo jeśli nie pracują, no to zatrzymają się, tak, w tych swoich gniazdach. I tu rada, oczywiście, zaglądajmy przy każdej nadarzającej się okazji właśnie do tak, takiego. Tak, dokładnie. Dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. Dziękuję. A teraz, drodzy Państwo, kilka filmików o tym, jak kierowcy oszczędzają właśnie na hamulcach. W dzisiejszym magazynie to wszystko. Zapraszam na kolejny już za tydzień. Do zobaczenia.